O, jak miło, że mnie odwiedzasz. Dzień dobry. Pewnie jesteś ciekaw, co kryje się za tymi drzwiami. Śmiało, podejdź bliżej. Zapraszam cię w niezwykłą podróż w czasie. W tym pokoju spędziłem 20 szczęśliwych lat pracując jako fotograf. W wybranych przedmiotach ukryte są ciekawostki i obrazy zatrzymane w obiektywie aparatu. Poszukajmy ich razem. Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wie, tak serce raduje piosenki. Tereny Kresów Południowo-Wschodnich, Karpaty Wschodnie, zamieszkiwali Huculi. Ich tradycyjnym zajęciem było pasterstwo, myślistwo i hodowla bydła oraz znanych z urody i wytrzymałości koni huculskich. Odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu. W 1922 roku Sejm przyjął ustawę o jednej z największych inwestycji międzywojennej Polski, budowie portu w Gdyni, który w ciągu kilku lat stał się z małej, rybackiej wioski największym portem na Bałtyku i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Popularną rozrywką stały się wizyty w kinie. W 1921 roku funkcjonowało ich w Polsce już około 400. W Warszawie codziennie tysiące widzów ustawiało się w kolejkach po bilety. Tłumy czekały godzinami, aby zobaczyć takie gwiazdy ekranu jak Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Jadwiga Smosarska, polska gwiazda Hollywood Pola Negri czy światowej sławy tenor Jan Kiepura. Najwyższym budynkiem w Polsce był 16-piętrowy gmach Prudencialu, który wznosił się aż na 69 metrów. Był to drugi co do wielkości wieżowiec w Europie. Na ulicach rozbrzmiewał różnojęzyczny gwar. Polski mieszał się z jidysz, ukraińskim, białoruskim, niemieckim, a nawet z ormiańskim, tatarskim czy karaimskim. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż robić lecze, zrozum, ja się boję sama spać, a ja sobie gram na gramofonie. Trali tralalala, trali tralalala, zimą w domu, latem na balkonie. Trali tralalala, w moich albumach znajdziesz setki zdjęć międzywojennej Polski. Podzieliłem je na 6 tematów: kultura i obyczaje, inwestycje i gospodarka, kurorty i wypoczynek, niepodległość, miasta i wsie. Zapraszam do wspólnego oglądania. Do zobaczenia. www.niepodległawobiektywie.pl Tango Milan.